Już za niespełna miesiąc rozpoczynają się regaty transatlantyckie Transadriatic Wapf, w których weźmiemy udział na jachcie Energa. Po raz pierwszy pod biało-czerwoną banderą pełna polska załoga z nami na pokładzie, czyli ze mną i z Maćkiem Marczewskim. Pseudonim jest Świstak. Znamy się od dziecka tak naprawdę. Byliśmy rywalami najpierw na klasach olimpijskich, aż w końcu zaczęliśmy razem współpracować przy okazji już oceanicznych jednostek. Zaczęliśmy od Orma 60 w 2004 roku i tak do dzisiaj nasza współpraca trwa. Na jednostkach IMOCA 60 i ECO 60, na których brałem udział w regatach dookoła świata, Maciek był zawsze odpowiedzialny za przygotowanie jachtu i miał taką dość poważną nazwę, boat captain. Także Maciek jest obecny ze mną w dużych żaglach tak naprawdę już od samego początku mojej kariery, jeśli chodzi o pływanie samotne po oceanach. Dotychczasowym moim zadaniem w projektach Gutka i Polish Ocean Racing było sprawowanie pieczy nad przygotowaniem technicznym łódki. Prymem, naprawami na bieżąco, modyfikacjami, wszystkimi zmianami w olinowaniu, w elementach stałych i ruchomych łódki. Różnica w nowym projekcie, w starcie Żagwap, polega na tym, że oprócz tego będę również co-skipperem, czyli osobą, która będzie też odpowiedzialna za prowadzenie i trym łódki podczas regat transatlantyckich. Na pewno będzie się to wiązało z jakąś tam dodatkową ilością obowiązków, ale myślę, że podołamy temu wszystkiemu. W klasie IMOCA, w której wystartuje jacht Energa, wystartuje 10 jachtów. Większość zawodników tych samych, którzy brali udział w regatach Vendée Globe. Cały wyścig jest przewidziany na około 20 dni. Startujemy we Francji, w Le Havre, meta jest w Itagi, w Brazylii. Dystans około 5600 mil, oczywiście po linii prostej. Mam nadzieję, że utrzymamy jak najkrótszą drogę wtedy, co nam pozwoli zająć jak najlepsze miejsce. Regaty Jacques Vabre to regaty, które wzięły swój początek od drogi, jaką przebywała kawa z Ameryki Południowej do Europy. Jak patrzy się na mapę, to wydaje się, że to jest żabi skok. Jest to bardzo trudny wyścig, ponieważ na samym początku wchodzimy w jeden z trudniejszych nautycznie akwenów na świecie, czyli Zatokę Biskajską, w której trzeba się oczywiście znaleźć w jak najlepszym miejscu, w jak najlepszym wietrze i którą trzeba przepłynąć jak najszybciej. Potem wchodzimy na wysokości Wysp Kanaryjskich w strefę wiatrów pasatowych. Wiele osób nazywa ten rejs takim sprintem atlantyckim, bo jakikolwiek najdrobniejszy błąd tak naprawdę oznacza już ogromną stratę. Stratę już nie do odrobienia, bo łódki klasy IMOCA dysponują już w tej chwili takimi osiągami, takimi możliwościami, że nawet drobny błąd, opóźnienie, nie wiem, 30-60 minut może zadecydować o kolejności na mecie. Mamy wielką nadzieję, że jako zespół Energa Sailing i Polish Ocean Racing dotrzemy do mety jak na najlepszym miejscu. Została wykonana bardzo ciężka praca wielu osób i wielu przyjaciół, wielu fachowców, którzy tak naprawdę włożyli wielkie serce w jak najlepsze przygotowanie jachtu Energa, który jest nowoczesną jednostką, którą dysponujemy my Polacy i będziemy w stanie na równym poziomie rywalizować z żeglarzami Francji czy Anglii. Oczywiście wszystkie starty i ten również jest tylko i wyłącznie możliwy dzięki sponsorom, którym chciałbym serdecznie podziękować. Bez ich pomocy na pewno nie byłoby to możliwe. Także jeszcze raz wielkie dzięki.